nadal mamy złą sytuację, jeśli chodzi o tak zwany telefon 112. Na koniec 2011 roku, w oparciu o oficjalne dane, które nam przekazano, w 55% nie zdołano połączyć się na ten telefon. To jest o 55% za dużo. System lokalizacji, którego wymaga dyrektywa Komisji Europejskiej, jak sprawdzaliśmy między innymi w Poznaniu, to jest, zdarza się, na poziomie kilkuset metrów. To stanowczo za dużo w stosunku do konieczności realnej pomocy, którą trzeba by udzielić osobom poszkodowanym. Te wnioski pokontrolne, które zawarliśmy w poprzedniej kontroli, w dużej części niestety nie zostały zrealizowane. Nadal budowany jest system obok istniejącego porządku prawnego. Zarówno ustawa o ochronie przeciwpożarowej, jak i rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych wówczas i administracji ponad wszelką wątpliwość rozstrzygają, że w Polsce ma być budowany system dyspozytorski. Na czym to polega? Polegać to miałoby na tym, że w centrum dyspozycyjnym na poziomie powiatu i dalej na poziomie województwa są kompetentne osoby, które koordynują i monitorują przeprowadzane działania ratownicze. Decyzją ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji, pomimo że nie zmieniono ani ustawy, ani rozporządzenia, odstąpiono od budowania tego modelu i zaczęto budować tak zwany model operatorski. Ten model operatorski polega na tym, że w jednym miejscu zbiegają się systemy informatyczne i zgłoszenia są przekierowane. I my na zakończeniu tej kontroli, we wnioskach pokontrolnych, decydentom zadajemy podstawowe pytanie. Czy jesteście Państwo pewni, pomimo że realizujecie program niezgodnie z ustawą i rozporządzeniem, to merytorycznie, czy jesteście pewni, że obrane rozwiązanie jest optymalne? Czy z poziomu województwa jesteśmy w stanie tak skoordynować i tak rozdysponować i monitorować działania ratownicze, że one będą optymalne? Tutaj mamy daleko idące wątpliwości.